Witam Cię w kolejnym odcinku serii Falowniki z Pauliną. Ostatnio omawialiśmy, jak podłączyć przyciski do falownika i za ich pomocą sterować silnikiem. Dzisiaj wykorzystamy tę wiedzę, aby za pomocą jednego wciśnięcia uruchomić silnik oraz jednym wciśnięciem go zatrzymać. Dodatkowo wykorzystamy potencjometr do sterowania częstotliwością silnika. Jeżeli chcesz, żeby żaden nowy film z tematu falowników Cię nie ominął, zapraszam Cię do subskrypcji kanału Elmark Automatyka. Na szafach sterowniczych często widzimy impulsowe przyciski monostabilne. Zazwyczaj zielony nam uruchamia maszynę, a czerwony ją zatrzymuje. Wykonanie takiego sterowania przy pomocy sterownika PLC jest dosyć proste i mało skomplikowane. Przez nieznajomość wykonywania czegoś takiego w przemienniku częstotliwości wydaje nam się to trudne. Jednak jest to dosyć proste i dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić. Takie połączenie wymaga mniej kombinowania niż sterowanie poprzez sterownik PLC czy nawet Modbus RTU. Plusem jest także brak konieczności pisania programu. Jedynym rozwiązaniem, które by mogło nam zastąpić przyciski na szafie sterowniczej, są dedykowane panele sterownicze, które możemy podłączyć do sterownika i taki panel możemy wyciągnąć właśnie na drzwi szafy. Jednak powróćmy do sedna dzisiejszego filmu. Do zrealizowania sterowania impulsowego będziemy potrzebować dwóch przycisków. Jeden ze stykiem normalnie otwartym, drugi ze stykiem normalnie zamkniętym. To pozwoli nam na zrealizowanie sterowania trójprzewodowego. Co to dokładnie znaczy? To, że na wejściu nie będziemy musieli podawać ciągle sygnału start, tak jak w przypadku sterowania przy pomocy przycisków. Krótki impuls na wejściu wystarczy do uruchomienia silnika pod warunkiem, że na wejściu stop będzie stan wysoki. Chwilowe przerwanie sygnału na wejściu stop spowoduje zatrzymanie pracy. Ja mam już tutaj podłączone przyciski do naszego przemiennika częstotliwości. Jak sama nazwa sterowania wskazuje, powinniśmy mieć tutaj trzy przewody. Pierwszy przewód jest podłączony do przycisku start, czyli naszego normalnie otwartego oraz wejścia S1. Drugi przycisk, normalnie zamknięty, czyli nasz stop, jest podłączony do wejścia S2 falownika. Trzeci przycisk, to jest przełącznik piórkowy, będzie zmieniał nam kierunek obrotów i on jest podłączony do wejścia S3. Kolejnym krokiem będzie podłączenie potencjometru do przemiennika częstotliwości. Dzięki niemu będziemy mogli sterować częstotliwością podawaną na silnik. Schemat połączenia potencjometru zazwyczaj znajdziemy na samym urządzeniu, tak jak tutaj. Wyjście potencjometru połączymy do wejścia A2 naszego przemiennika częstotliwości. Mam już podłączony potencjometr do falownika. Zasilanie pochodzi z wewnętrznego zasilacza przemiennika plus 24 V. Zacisk GND potencjometru został podłączony do wejścia COM falownika. Teraz możemy przejść do ręcznej konfiguracji przemiennika częstotliwości. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zmienić, to jest źródło zadawania sygnału start-stop. W tym celu wchodzimy w grupę parametrów P00 i wybieramy parametr 0001. Jeżeli chcemy, żeby nasz sygnał start-stop był zadawany z poziomu wejść cyfrowych, wybieramy wartość 1. Następnie musimy zmienić źródło zadawania częstotliwości, ponieważ nasza częstotliwość będzie zadawana z potencjometru. W tym celu wybieramy parametr P0006 i tutaj wybieramy wartość 2. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wybrać tej wartości, musimy cofnąć się do parametru P0007 i tutaj zmienić wartość domyślną na jakąkolwiek inną. Wybierzmy na przykład wartość 5. Teraz, jeżeli wrócimy do parametru P0006, będziemy mogli wybrać wartość 2. Teraz została już tylko konfiguracja wejść przemiennika częstotliwości. Cofamy się do grupy parametrów i wybieramy grupę parametrów P05, czyli wejścia przemiennika częstotliwości. Parametr P0501 powinien wynosić 1, ponieważ będziemy zadawać sygnał start właśnie z wejścia S1. Następnie wchodzimy w parametr 0502, czyli konfigurację wejścia S2. Tutaj musimy ustawić wartość 3, czyli sterowanie trójprzewodowe. Wejście S3 będzie załączać nam pracę silnika do tyłu. Tutaj musimy wybrać wartość 2.
Następnie musimy przejść do parametru P05013, aby ustawić właśnie sterowanie trójprzewodowe i w tym celu wybieramy wartość 2. W tym momencie możemy zakończyć już naszą ręczną konfigurację przemiennika. Teraz wciskając przycisk Start uruchomi nam się silnik. Jak widzisz, silnik uruchomił się tylko przy pomocy jednego wciśnięcia. Spróbujmy teraz zmienić częstotliwość zadaną z zewnętrznym potencjometrem. Jak widzimy, wszystko działa jak powinno. Przy dziesiątce mamy około 50 Hz na przemienniku częstotliwości. Jeżeli na potencjometrze ustawimy piątkę, czyli połowę, częstotliwość powinna się zmniejszyć do około 25 Hz. Teraz spróbujmy zmienić kierunek obrotów za pomocą przełącznika. Jak widzimy, silnik zwalnia i zmienia swój kierunek obrotów. Jeżeli teraz przełączę z powrotem, silnik zacznie kręcić się znowu do przodu. Po wciśnięciu przycisku Stop, silnik zatrzyma się. Do skonfigurowania sterowania impulsowego wykorzystamy program, który został użyty w poprzednim filmie. Link tutaj u góry. Teraz przejdźmy do programu UniLogic. Udajemy się do zakładki Configuration i wybieramy nasz model przemiennika częstotliwości. Wchodzimy w stworzoną konfigurację i przechodzimy do grupy parametrów P00. Tutaj parametr P0001 zmieniamy na wartość 1, czyli terminal wejść-wyjść. Domyślnym ustawieniem parametru P0007 jest wejście analogowe AI2, czyli te, do którego jest podłączony nasz zewnętrzny potencjometr. Dlatego zamiast zmieniać te dwa źródła częstotliwości, zmienimy tylko jeden parametr P0009 na wartość B i z taką konfiguracją falownik będzie słuchał nie panelu sterowania, a właśnie źródła częstotliwości B, czyli wejścia analogowego. Następnie przechodzimy do grupy parametrów P05. Tutaj w parametrze P0501 zmieniamy na wartość 1, czyli start do przodu. Jest to wartość domyślna. W parametrze P0502 wybieramy wartość 3, czyli trójprzewodowe sterowanie. A następnie do zmiany kierunku służy parametr P0503 i wybieramy wartość 2, czyli obroty do tyłu. Ostatnim parametrem, który musimy zmienić, jest parametr P0513 i tutaj wybieramy wartość 2, czyli sterowanie trójprzewodowe tryb 1. Teraz pozostało tylko wgrać program do sterownika, a następnie konfigurację do przemiennika częstotliwości. Na tym możemy zakończyć nasz odcinek. W następnym skupimy się na funkcjach wyjść przekaźnikowych. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy film, zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcesz zasięgnąć więcej wiedzy na temat przemienników częstotliwości, w opisie filmu zostawię kilka linków do artykułów na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia w następnych filmach.